lidze można było spodziewać się ciekawego widowiska. Obydwie górnicze jedenastki grają ostatnio niezwykle skutecznie. Bełchatowianie z czterech poprzednich spotkań aż trzy zakończyli zwycięsko, zaś GKS Katowice po powrocie na stanowisko trenera Piotra Piekarczyka dwukrotnie wygrał i raz zremisował. Naprzeciw siebie stanęły więc drużyny, których trenerzy nie przywykli ostatnio do porażek. Starałem się dotrzeć do chłopaków przed przygotowaniami zimowymi, że ciężką pracą zimą można dojść do jakichś wyników. Poddali się tej pracy. No i dzisiaj zbierają owoce takie, jakie są. Tu w Dusznie troszkę był za bardzo położony akcent na grę ofensywną i tu w niektórych meczach, mimo że to ładnie wyglądało, ta drużyna po prostu nie uciekały punkty. I tu to jest, myślę, jeden z tych problemów, który był. Zabrakło troszkę konsekwencji w niektórych meczach i tu na pewno te cechy, które staram się w tej chwili, powiedzmy, wrócić czy wpoić. Niektórzy zawodnicy, myślę, też nie grali na swoich pozycjach, na takich, na których byli przyzwyczajeni i wcześniej. I tu, jak mówię, to jest bardzo problem złożony. Także tu bardziej to pytanie mi się wydaje do drużyny czy do zawodników, bo oni, mi się wydaje, bardziej to czują niż nawet ja. Z trenerem Piekarczykiem wiążemy duże nadzieje, tak samo jak i kibice i prezesi, ponieważ z tą drużyną rok temu osiągnął bardzo dobre wyniki i w lidze, i w pucharze UEFA. Jeżeli by sporządzić tabelę rundy rewanżowej, to GKS Bełchatów jest na trzecim miejscu, zaraz po tej dwójce Powidzewie i Polegii. Jak pan to ocenia? Gramy w pucharach, jednym słowem. No nie, to żart. Oczywiście chciałbym, żeby to trzecie miejsce zostało do końca tych rozgrywek, to wtedy na pewno byśmy się obronili przed spadkiem. Wiem, że to jest tylko moje pobożne marzenie, niezmiernie trudne do zrealizowania, gdyż w tej chwili dzisiaj zaczynamy mecz z GKS-em, gramy później na Widzewie z Legią i wiem, co to znaczy, wszyscy sobie zdajemy sprawę, z tym realistami, ale nie położymy się, nikomu nie ułatwimy na pewno zadania. Obydwie drużyny stworzyły ciekawe widowisko. Gra była szybka, a piłkarze walczyli o każdy metr boiska. Bramki padły w drugiej części meczu. Rozpoczął w 52 minucie Janusz Prucheński i GKS Bełchatów objął prowadzenie. Gra była niezwykle zacięta, co najbardziej odczuł biegający na całej szerokości i długości boiska Kazimierz Węgrzyn. Sędzia nie pozwolił mu grać w podartych spodenkach, jednak już po chwili Węgrzyn pojawił się przy linii bocznej boiska. Obecność na placu reprezentacyjnego obrońcy nie uchroniła gości od utraty drugiej bramki. Po klasycznym kontrataku drugiego gola dla Bełchatowian zdobył Jacek Berenstein. Na 5 minut przed końcem rozmiary porażki gości zmniejszył Kazimierz Węgrzyn. Po szybkim i ciekawym meczu GKS Bełchatów wygrał zasłużenie 2-1.